Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to dzieło tysięcy ludzi, którzy jak zwykle w drugą niedzielę roku stają ramię w ramię w obronie ludzkiego życia. W całej Polsce odbywają się koncerty, wydarzenia kulturalne i licytacje przedmiotów, z których fundusze zostaną przekazane na wielkie dzieło Jurka Owsiaka. Przy tej okazji warto spojrzeć nie tylko na efekty ogólnokrajowe, ale także przedstawić dokonania naszego, opolskiego sztabu. Wolontariuszy na ulicach naszego miasta będzie 250, będzie można ich spotkać w każdym miejscu praktycznie miasta, staramy się ich tak rozdysponować, no, żeby byli widoczni wszędzie, plus oczywiście tutaj około 50 osób w sztabie. Moim zadaniem jest zebrać wolontariuszy, mamy ich 250 w tym roku, muszę przygotować im identyfikatory i pilnować podczas finału, aby wszystko się zgadzało, muszę im wydawać identyfikatory, wydawać puszki i przyjmować je z powrotem. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy i osób bawiących się podczas finału czuwa policja we współpracy ze Strażą Miejską. Starszy aspirant Maciej Kędra, Komenda Miejska Policji w Opolu. W tej chwili robimy dyslokację służb na to, co się będzie działo, ponieważ wszystko dopasowujemy, liczba wolontariuszy, która wyjdzie. To wszystko jest cały czas w ustaleniach. Już mamy przygotowane pewne rzeczy, które będą w ramach całego projektu, bo przecież będzie i, powiedzmy sobie szczerze, występ, który trzeba zabezpieczać wspólnie z firmą ochrony, ale także będzie pokaz sprzętu, będzie cięcie pojazdu, czyli pierwsza pomoc i ratowanie. Tu też policjanci będą zaangażowani. Będzie bieg, który będzie organizowany w ramach OŚP właśnie, gdzie musimy zabezpieczyć przemarsz i przebiegnięcie tych osób. Więc to wszystko wymaga dużych sił. Policjantów, ale i strażników miejskich i innych służb, które z nami współpracują w tym zakresie. Na chwilę obecną, czy to będzie 100 ludzi, czy 200, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby ci wolontariusze byli w każdym momencie bezpieczni i żeby zgłaszali, jeżeli coś będzie nie tak. Zawsze podjedziemy, zawsze udzielimy pomocy. A to wszystko, by pomagać. To już 21. finał Wielkiej Orkiestry. Zobaczmy, jakie efekty w naszym regionie przyniosły poprzednie edycje tego wydarzenia. Dużo tutaj działań też związanych z celami niewątpliwie orkiestry, ale też na pewno indywidualnego zaangażowania. To jest personel właśnie intensywnej opieki dla dzieci, oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci. Pan doktor Walas, wszyscy jego współpracownicy, pan doktor Marek Ziembiński, to są osoby, które dzięki którym no, od wielu lat spożytkujemy te możliwości sprzętowe i uruchamiamy, natychmiast go obsługujemy i natychmiast w pełni go wykorzystujemy, bo to jest też sztuką nie tylko korzystać z nowych technologii w postaci sprzętu, ale potrafić to robić i to dzięki Bogu się cały czas nam udaje. Wiele szpitali nie stać na to, żeby taki sprzęt samodzielnie sobie zakupić. Także niewątpliwie może być to dla niektórych oddziałów jedyna okazja zaopatrzenia się w taki sprzęt, a dla niektórych oddziałów jest to dodatkowy, bardzo cenny i drogi sprzęt, który ratuje życie dzieci. Inkubatory hybrydowe dla dzieci, które wymagały intensywnej opieki, urządzenia monitorujące czynności życiowe, aparaty diagnostyczne USG, respiratory wyposażone w automatyczną regulację tlenu. A to wszystko dzięki Państwa hojności. Ważny jest każdy grosz wrzucony do orkiestrowej puszki, ale liczy się także dobra atmosfera na opolskim rynku, dlatego przesyłamy Wam najlepsze życzenia. Przede wszystkim, żeby po tej zbiórce, którą będą robili przez cały dzień, później na koncercie, który będzie po światełku do nieba o 20, fajnie się bawili, żeby czuli tą radość i zadowolenie z tego, że zrobili coś dla siebie i dla innych. A to jest chyba najważniejsze. Takie wewnętrzne poczucie, że coś zrobiłem. Żeby się dobrze bawili, bo jest to dobra zabawa i przy tym, żeby zebrali dużą ilość pieniędzy, natomiast tego też, żeby byli bezpieczni, żeby nic im się nie stało. Życzymy przede wszystkim dobrej pogody, dobrej atmosfery, otwartego serca, no i otwartego portfela, bo przecież zbieramy pieniądze. Wszystkiego dobrego.